Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię w jednym garnku w tym samym czasie zieloną fasolkę szparagową, kalafior i brukselki. W nowym roku na pewno wielu z Was ma jakieś założenia, żeby jeść zdrowiej, więc proszę bardzo, zobaczycie, jak łatwo można zrobić te trzy rodzaje warzyw w jednym czasie, w jednym garnku. Robi się je naprawdę ekspresowo. Warzywa nie tracą koloru, nie trzeba pilnować, nad nimi stać. Spójrzcie, ta fasolka nie jest absolutnie rozgotowana, nie jest taka sflaczała, także koniecznie musicie zobaczyć. Zapraszam do obejrzenia filmiku. I tutaj mam uszykowaną zieloną szparagową fasolkę. Ja kupuję fasolkę w torebkach i ona już jest obrana, także te końcówki poobcinane. Brukselki, jak widzicie, nie są równe sobie. Jedne malutkie, średnie i większe, także te większe po prostu wezmę, przekroję nożem na pół. Ja osobiście wolę, jak one są właśnie większe i poprzekrawam na pół, po prostu wolę i lepiej się je je takie połóweczki niż całe w całości. Także powybieram te brukselki największe i po prostu poprzekrawam na pół. Z brukselką czasami jest tak, że dzisiaj ugotujesz na 3 minuty i jest idealna, a na następny raz będzie rozgotowana albo niedogotowana. Po prostu zależy, gdzie kupujecie i czy brukselka jest świeża. Także nie zrażajcie się, jeżeli za pierwszym razem Wam nie wyjdzie taką, jaką lubicie. I kalafior. Kalafior kupiłam w całości. Szybko go sobie tutaj obiorę. Możecie zrobić kalafiora w całości, nie kroić na mniejsze kawałki. Też tak już kiedyś robiłam i super wychodzi. Tak samo 3 minuty w całości kalafior. Później tylko polać masłem, czosnkiem i do pieca. Troszeczkę soli na wierzchu i naprawdę jest mega super pyszny. Także polecam koniecznie. Ja sobie dzisiaj pokroiłam na takie większe kawałki. Będę korzystała z mojego 8 quart Instant Pot. Sposób gotowania tych warzyw to dużo zależy od tego, jakie macie akcesoria. Ja Wam tutaj pokażę, jak możecie zrobić. Wystarczy włożyć taki oto stojaczek, który przyszedł z kupionym Instant Pot i włożyć do garnka ten oto stojaczek do steamowania warzyw, wrzucić wszystkie warzywa do środka, jeżeli Wam nie zależy, żeby one były osobno i tak samo super się wszystko ugotuje. Ja tak nie będę robiła, już Wam pokazuję. Ja będę korzystała z tego oto koszyczka, który już na pewno widzieliście w moich innych filmikach. Uwielbiam go, korzystam bardzo często, czy do zupy rosołu na przykład, czy do młodych ziemniaków, żeberek. I również mam taki siatkowany, tutaj to obojętnie, który użyjecie. Ja po prostu wolę tamten, bo łatwiej się go myje. Z racji tego, że korzystam z mojego 8 quart Instant Pot, będę wlewała 1,5 szklanki wody. Jeżeli korzystacie z szóstki, jedna szklanka wody wystarczy. Do koszyczka włożę kalafior. Po prostu go tak ułożę na spodzie. Mój kalafior nie był duży i tutaj od razu Wam przypominam, czy robicie jeden kalafior, czy dwa, czy robicie pół kilograma brukselki, czy kilogram, czy 2 kilogramy, czas robienia będzie zawsze taki sam. I teraz brukselkę położyłam na wierzch na tego kalafiora i tak jest idealnie. Położę na wierzch ten oto stojaczek do steamowania warzyw i na wierzch położę fasolkę. Także fasolkę robię osobno, ona będzie u góry i tak oto wkładam do środka do garnka. Zamykam, oczywiście uszczelka była dobrze założona na pokrywie. Ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zabrało się ciśnienie. I ustawiam Instant Pot na opcji Pressure Cook. W innych może być to opcja manualna, tylko na 3 minuty. Teraz garnek będzie zbierał ciśnienie. A ja teraz Wam pokażę, po wyjęciu kalafior i brukselki włożę sobie do takiego małego piecyka, żeby zapiec. Wleję sobie do takiej małej miseczki około 2 łyżki stołowe oliwy z oliwek. Po prostu lubię wysmarować z czosnkiem. Czosnek ja kupuję już taki w słoiczkach, on już jest przeciśnięty przez praskę. Wymieszam dobrze z oliwą z oliwek. Tutaj mam sól i również bardzo polecam, możecie posypać sobie curry,
cebulą w proszku albo po prostu czerwoną papryką. Też te warzywa bardzo dobrze smakują i potem podpiekane. Takim pędzelkiem sobie wysmaruję. A teraz pokażę tym, którzy nie wiedzą, jak zrobić bułkę na maśle do zielonej fasolki. Po prostu spory kawałek masła rozpuszczam na patelni i w małych ilościach podsypuję bułkę tartą. Będę tutaj cały czas mieszała. Oczywiście, żeby ta bułka się nie przypaliła, robię na małym gazie. Mieszam cały czas. Ja tutaj korzystam z jednej ręki, także ta patelnia mi tutaj troszkę ucieka. I podsypuję po troszku tej bułki tartej. Cały czas mieszam. Jeżeli tą bułkę tartą zrobicie sobie z masłem wcześniej, to po prostu później musicie ją lekko jeszcze raz podgrzać przed wyłożeniem na zieloną fasolkę. I w tym czasie garnek mi już odlicza do dołu, a jak się skończy, wyskoczy 00, to robię od razu quick release, czyli szybkie odparowanie, otwieram sama zaworek. Jak ciśnienie odparuje, otwieram przykrywę i proszę bardzo, warzywa już ugotowane, pięknie pachnie. Wszystko jest tutaj gorące, także uważajcie, zdecydowanie jakąś rękawiczkę trzeba mieć założoną, żeby wyjąć ten koszyczek i spójrzcie, piękna zielona fasolka nie straciła koloru i teraz wyjmę sobie tutaj resztę tych warzyw. Pod spodem woda, bardzo proponuję, żeby właśnie robić tak nad wodą, żeby te warzywa nie były zamoczone w wodzie, po prostu nie rozgotują się. Ja tak robię zawsze, nie lubię jak na dnie są warzywa, po prostu wydaje mi się, że one wtedy takie są bardzo mokre i za bardzo rozgotowane. Ja moje warzywa lubię właśnie robić na 3 minuty. Jeżeli lubicie bardziej al dente, to proponuję zrobić tylko na 2 minuty, albo po prostu czasami jest tak, słuchajcie, że musicie zrobić dwa razy, jeden raz na 2 minuty, drugi raz na 3 minuty i wtedy zadecydujecie, który sposób Wam najlepiej smakuje. Ja sobie teraz tutaj wyłożyłam te warzywa, brukselki rozkładam na pojedynczą warstwę, podsypię sobie tutaj solą, możecie użyć zwykłą sól, jak również sól gruboziarnistą. I teraz wysmaruję sobie oliwą z oliwek z czosnkiem, który wcześniej przygotowałam, tym oto pędzelkiem, tak po prostu zbierając ten czosnek, żeby był też właśnie na tych warzywach. Bardzo polecam, wypróbujcie, jeżeli tak nie robiliście. Naprawdę bardzo dobrze te warzywa smakują. I ja sobie teraz włożę to do takiego małego piecyka. Słuchajcie, jeżeli macie te Instant Pot z przykrywą do opiekania, to jak najbardziej. Ja dzisiaj robię w piecyku, bo jest tych warzyw naprawdę więcej, także ustawiam na opcję Broil na 500 Fahrenheita. I po prostu one mi się szybciutko tutaj zrobią. Także jeżeli macie Air Fryer Lid albo Instant Pot Crisp Ninja Fuji, śmiało możecie w nim zrobić. I spójrzcie, zielona fasolka nie jest rozgotowana, bo zobaczcie, nie jest taka sflaczała, fajnie się łamie. Uwielbiam, zawsze robię ziemniaki i fasolkę właśnie w Instant Pot. I też tutaj sobie podsypię troszeczkę solą. I na wierzch dam bułkę tartą, którą wcześniej zrobiłam. I tak jak mówiłam, jeżeli zrobicie tą bułeczkę wcześniej, to po prostu musicie ją od nowa sobie tutaj podgrzać, żeby ona była taka łatwiejsza do rozkładania. Ja uwielbiam bułkę tartą właśnie do zielonej fasolki. Również możecie dać oliwę z oliwek i włożyć do pieca, tak jak ja zrobiłam te inne warzywa. Ja po prostu lubię z bułeczką. Pychota, naprawdę nie ma nic lepszego, jak właśnie tak, jak kiedyś robiła mama albo babcia, zielona fasolka z bułką tartą. I 3 minuty moim zdaniem idealnie. I teraz wyjmę sobie te warzywa już z piecyka. Ja nie robię ich za długo, bo też nie chcę znowu, żeby mi się za bardzo podpiekły. Bardzo ładnie pachnie ten czosnek, możecie sobie tylko wyobrazić. I spójrzcie, jak te warzywa się pięknie prezentują. Ja uwielbiam. Robi się je naprawdę szybko. Są bardzo zdrowe. Bardzo polecam. Spójrzcie. Mam nadzieję, że ślinka Wam poleciała.
I przypominam, jeżeli lubicie warzywa bardziej al dente, to spróbujcie może za pierwszym razem zrobić sobie tylko na 2 minuty. I też quick release, czyli szybkie odparowanie. Spójrzcie, nie straciły koloru. Tutaj ten kalafior jest lekko zabarwiony tylko dlatego, że wysmarowałam go oliwą z oliwek. I ja tutaj robię test i powiem Wam, że po prostu rewelacja. Uwielbiam. Zobaczcie, kalafior się na widelcu nie rozwala, czyli nie jest rozgotowany. I tak samo zielona fasolka, spójrzcie, ona stoi prosto, nie jest taka flakowata, naprawdę idealna. Nie dałabym tego filmiku, jakbym nie wiedziała na 100%, że wszystko jest sprawdzone. Spójrzcie, pięknie się prezentuje. I jak zawsze, subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.